Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na genialne danie, jednokarnkowe z jednej patelni, zwał jak zwał. Bardzo proste, szybkie i łatwe składniki, przepis jest genialny. Myślę, że zasmakuje każdemu. Jeżeli tak będzie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Danie jest niezwykle aromatyczne, nadaje się do placków ziemniaczanych, do naleśników, do pieczonych ziemniaków, do gotowanych ziemniaków, do chleba, grzanek. Opcji jest tutaj wiele i myślę, że każdy znajdzie coś zawsze dla siebie. Także zachęcam do oglądania. Na samym początku zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama oraz Facebooka. Nazwy wysiadają się tutaj poniżej. Jeżeli kiedyś przygotujecie coś z moich przepisów, koniecznie oznaczcie mnie i chętnie zobaczę, jak wam to wyszło. A teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od posiekania czosnku. Mam tutaj trzy średniej wielkości ząbki czosnku. Każdego z nich rozgniatam, ażeby lepiej mi się go siekało. I tak jak mówię, właśnie bardzo drobno siekamy czosnek. Nie musi być to jakaś tam nie wiadomo jaka równa kosteczka. Po prostu najpierw jakieś plasterki. A następnie troszkę jeszcze posiekamy całość i tak to wygląda. Nie musi być on nie wiadomo jak zrobiony na drobną papkę. Także czosnek mamy posiekany. Przechodzimy do cebuli. Jedna biała cebula, dosyć spora. Również musimy ją skroić, tym razem już w drobną kostkę. Cebulka posiekana, zabieramy się za kiełbasę. Mam tutaj pół kilograma kiełbasy takiej podwawelskiej, może być jakaś inna myśliwska, jałowcowa, czy taka, jaka po prostu znajduje się u was w danym momencie w lodówce. Kroję ją w takie, można powiedzieć, półplasterki bądź plasterki, w zależności co wolicie. Myślę, że półplasterki lepiej się tutaj sprawdzą, po prostu będą przyjemniejsze do jedzenia. Grubość około pół centymetra. Na patelni znajduje się już kilka łyżek oliwy z oliwek. Możecie również dodać oleju rzepakowego i następnie wrzucamy na to wszystko cebulę, czosnek oraz kiełbasę. Podsmażamy całość do zarumienienia się kiełbaski. Myślę, że to potrwa około 10 minut. Bardzo wysoki płomień i zaczynamy. Następnie zabieramy się za cukinię. Jedna mała cukinia również trafia na patelnię. Najpierw na pół, a następnie takie ćwiartki. Od razu pokroimy kolejne warzywa. Proponuję pieczarki. Pieczarek potrzebować będziemy około 20 deko. Tutaj nóżki kroję tylko i wyłącznie na pół, a kapelusze na takie dosyć duże kawałki. Myślę, że na 8 części każdego z nich tutaj skroję. Olej tak i tak się zmniejszą, a fajnie jednak pod zębem, żeby coś niecoś nam chrupało. Także jeżeli byśmy zrobili mniejsze kawałki, to wszystko by się zrobiło taką papką, a ja takiego czegoś nie lubię. Uważam, że strukturami również powinniśmy się tutaj bawić. Także ósemeczki, jak jest mniejsza pieczarka, to i szóstki bądź czwórki nawet. I tak to wygląda. Następnie ogórki, dwa kiszone ogórki, takie małosolne, kilkudniowe, moi drodzy, kiszone, myślę, że ze 2-3 dni, takie na świeżo, sezon już się rozpoczyna, odkrawam tylko końcóweczkę. Jeżeli chcecie genialny przepis na ogórki kiszone, które zawsze będą twarde, a o takie właśnie nam chodzi, wpadajcie na mój kanał, tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. I dwa takie ogóreczki również tutaj fajnie nam zakwaszą delikatnie całość i zarazem osolą. Także uważajcie następnie z dodawaniem soli. Wiadomo, że dwa ogórki nie wiadomo jak wam nie zasolą tego wszystkiego, ale zawsze warto zwrócić na takie niuanse uwagę. Następnie
papryka czerwona, dwie sztuki. Filetuję najpierw tak, aby pozbyć się gniazda nasiennego oraz tych białych błonek, które do niczego nam nie są potrzebne. O właśnie. I każdą z papryk kroję po prostu na mniejsze kawałki, ale nie za małe. Najpierw na takie dosyć grube paski, a kolejno w kostkę. Do tego dorzucę do smaku jeden filecik, może dwa fileciki anchois. Te fileciki mam akurat ze sklepu winatoscani.pl, jeżeli będziecie zainteresowani. Bardzo fajne, bardzo aromatyczne. Także wyciągamy fileciki. O właśnie, one są też bardzo słone, także uważajcie i również na to. Nawet trzy takie malutkie się trafiły, mogą być. Kroimy na drobne takie kawałeczki. Całość, moi drodzy, teraz wrzucamy na patelnię. Możemy całość jeszcze posolić, popieprzyć i dusimy przez około, myślę, 10-15 minut. Nie chcę, żeby to się rozgotowało, żeby było bardzo miękkie. Ma to delikatnie jeszcze nam chrupać, także wrzucam i doprawiamy. I tak jak mówiłem, sól do smaku, myślę, że około pół łyżeczki tutaj powinno nam jeszcze trafić. Od razu do tego świeżo mielony czarny pieprz, dosyć sporo. Kilka listków laurowych. Bardzo delikatna szczypta chili. Tylko do podkręcenia wszystkich smaków. I ostatnio jedna z moich ulubionych przypraw, czyli szałwia. Tak ona wygląda. Również ze sklepu winotoscani.pl, około pół łyżeczki płaskiej takiej szałwi sypię do środka. Z kodem Toskania 5 wpisanych wielkimi literami otrzymacie rabat w wysokości 5%, także zachęcam do odwiedzenia tego sklepu. I teraz, tak jak mówiłem, 10-15 minut wszystko podsmażamy, to nam ulegnie, puści soki i będziemy gotowi już prawie do serwowania. Dodam wtedy jeszcze jeden składnik i możemy zajadać się przepysznym tutaj takim rozgardiasze. Całość pięknie nam się poddusiła. Na sam koniec dodaję około 3-4 łyżeczek koncentratu pomidorowego. Dosyć sporo, tak żeby ten smak pomidorów naprawdę przeszedł do całego dania. A jeżeli mowa o pomidorach, moi drodzy, no to zawsze należy dodać odrobinę cukru, żeby zrównoważyć tę kwasowość, którą pomidory zawierają. I nie może zabraknąć w takim daniu świeżej bazylii, świeżych liści bazylii. Oczywiście ich nie siekamy, tylko w dłoniach rwiemy na mniejsze kawałki. Jeżeli chcecie więcej sosiku z takiej potrawy, dolejcie pół szklanki, maksymalnie jedną szklankę wody, wtedy cała esencja jeszcze Wam się tutaj rozmnoży, zrobi przepyszny sosik. Ja jednak nie chcę tutaj dzisiaj akurat za dużo sosu robić. Chcę, żeby to danie było bardzo takie mocne, treściwe, esencjonalne. Także wszystko to jeszcze duszę przez około 5 minutek z tym koncentratem i wykładamy. I tak oto prezentuje się całe danie. Już nie wykładam na półmisek. Lecę zajadać tak prosto z patelni. Jest to przepyszne danie, bardzo sycące, bardzo proste. Nie da się ukryć, jest to, można powiedzieć, takie jednogarnkowe, jednopatelniowe danie, które zaspokoi spokojnie 4 osoby. Do tego albo chlebek, albo jakaś bułka, grzanki, ziemniaki, placki ziemniaczane, naleśniki. Opcji jest tutaj wiele, można zjeść to po prostu tak, jak teraz to widzicie. I na pewno każdemu to nie zasmakuje. Idealne na grilla, możecie robić obok grilla, tutaj na takiej patelni żeliwnej, gdzieś na ognisku, na ruszcie, w żarze zrobić takie pyszności i myślę, przygoda będzie zacna. Do tego jakiś trunek i czego więcej nam potrzebne. Także koniecznie wypróbujcie ten przepis. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.